Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału EMSC2 TV. Witajcie drodzy widzowie, jak widzicie zielone tło, żadnych efektów specjalnych. Oznacza to mniej więcej to, że czas na kolejnego vloga. Vlog numer 3 albo 4, nie pamiętam, były dwa, potem był ten specjalny, nieważne, który vlog. Kolejny vlog, czyli będziemy rozmawiali o czymś, co trapi wielu z Was, czyli kwestie balansu. Porozmawiamy o balansie. Nie. Żartuję, nie będziemy rozmawiać o balansie, jak już mówiłem, nie tykam tego, boję się kwestii balansu, niczym e, ranny link Beilinga unikam jak tylko się da. E, może kiedyś, kiedyś po prostu nie dotykamy tego, bo o czymś innym porozmawiamy. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym e, serze, mozzarelli, cheddarze, cheesie i tym podobnych śmierdzących zagrywkach. E, w kwestii wyjaśnienia co to jest ser, co to jest cheese i jest to tak zwane najczęściej uważane za nieczyste zagranie. Na zasadzie budujemy na przykład swoje budynki. W bazie przeciwnika wyskakuje armia, niszczymy jego, zanim on się zdąży w jakikolwiek sposób rozbudować. O Cizach oraz o Olinach porozmawiamy. I jest to uważane przez część graczy, nie wszystkich, ale część, w tych, którzy przegrywają, za bardzo um, zły sposób gry, sposób, który psuje grę, który psuje Starcrafta. Najczęściej da ci jest pisanie learn to play i tym podobne rzeczy. Naucz się grać, ty ciomolungwo jedna. Tak bardzo de delikatnie tutaj powiedziałem, oczywiście. No właśnie, cheese, all in, czyli jak już mówiłem, cheese, czyli na przykład wybudowanie dwóch raksów w bazie przeciwnika, dwóch gateów, kanon rush, olin No to może być z jednej bazy, może być z dwóch baz, czyli albo się atak uda za pierwszym razem, albo kończymy naszą zabawę. No i właśnie, no i co z tym zrobić? Grać to nie grać, to, to jest złe czy to nie jest złe? Moim zdaniem, wszystko co nie jest częścią. Wszystko, co nie jest wymuszaniem, jakby inaczej. Wszystko, co nie jest nielegalne, jest dozwolone. Jeżeli to nie jest map hack, można to zrobić w, gr w grze. Jeżeli to nie jest wykorzystanie jakiegoś buga, można to robić, należy to robić i powinno się to robić. Przynajmniej po troszeczku. Zaraz, a mi... chwila, chwila. To ty mówisz, że powinien grać 8 Pula, 6 Pula, 10 i tym podobne. Jakieś dziwne cheese albo Turaksy 2 Gate, y, cannon Tak. Osobiście uważam, że powinniście się nauczyć to robić, że powinniście grać coś takiego. Nie na zasadzie, że gram tylko i wyłącznie to, bo to nie ma najmniejszego sensu. Owszem, wbijecie Grandmastera Canon Rushem, jest facet, który to zrobił. Na wszystkich serwerach, oprócz chyba koreańskiego wbił. To nie jest żaden wielki problem. Można, ale on w tym. Canon, I on się przyznaje, że on jest do niczego w makro że o grach nie daje sobie rady, ale chciał po prostu to udoskonalić. I ja powiem szczerze, że też chciałbym być grant Masera canon rushem. Byłbym bardzo dumny z siebie. w facet dużo czasu na doskonalenie akurat tej zagrywki na każdych mapach i on gra Counrasha na każdego, na każdą rasę. Ale tak, moim zdaniem powinniście nauczyć się tego robić. Dlaczego? Z dwóch powodów raz, żeby umieć się bronić przed tym. Jak się nauczyć bronić przed canon rushem albo przed innymi dziwnymi zagrywkami? Samemu spróbować to zrobić i patrzeć, jak się przegrywa, będziecie coraz lepsi, ale będziecie trochę na lepszy graczy, którzy będą umieli to bronić. Nauczycie się od nich bronić takich zagrywek. Dużo osób nie umie czegoś takiego bronić, np. jak widzą Kalen Rasha, wychodzą od razu z gry i mówią: Nie będę grał na ten syf, bo to nie ma sensu. Dlaczego? W turnieju to się pojawia. Cholera, jasna, w wcs się takie rzeczy pojawiały w finałach, więc dlaczego w innej sytuacji ma nie być? To jest normalna, dobra strategia. Działa? Działa, więc spokojnie to mogę grać. Nie mówię, że mam na tym lecieć. I teraz ja osobiście starałem, jak przychodziłem na przykład na do gry teranem, starałem się nie grać Turaksów, starałem się nie grać jakichś Proxy Banshi, starałem się nie grać jakichś one-1 one, one, dziwnych Holinów, chciałem się nauczyć makro, ale jeżeli już trochę umiecie, jesteśmy, powiedzcie sobie w tym. Nie wiem. tej śmiesznej w złocie, w platynie, coś w tym stylu, spróbujcie nauczyć się palu tych swoich cheese'ów, To naprawdę nic wam nie zaszkodzi. Urozmaicie sobie Wasze buildy. Przyda się na przykład, jeżeli będzie grał w jakimś turnieju, to się przyda. Jakieś BO3, jeden czyz gdzieś tam dobrze wsadzić, naprawdę jest miłe. Następna rzecz, która jest związana z tymi all czyzami, to jest krzyk: naucz się grać. Ty nie umiesz grać. Dlaczego ty nie? umiesz jakieś głupie i y grać, inaczej jesteś do niczego i tak dalej. Bluzgi, ty nubie i tak dalej, i tym podobne teksty. Wiecie co? Nigdy nie jestem zły na przeciwnika, który mi odstawia taką akcję. Nigdy nie jestem na niego zły. Wściekam się najbardziej na świecie, kiedy przegrywam na Cheesa, Olina, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest moja wina, że tego nie obroniłem. Takie rzeczy powinienem bronić. Powinienem nauczyć się takie rzeczy bronić. Potem sobie przypominam, że nawet w GSL-u y wchodziły ludziom. Ee, I się uspokajam, że aż taki wielki nup nie jestem, ale jeżeli dostanę tu w bazie a nie zeskałtowałem bazę trochę wcześniej, to jest to tylko i wyłącznie moja wina. To nie jest wina tego faceta, który postawił pylona. To nie jest wina tego blizzarda, że wydał StarCrafta 2, gdzie można stawiać, robić two-gate'y. To jest tylko i wyłącznie moja wina, że nie zeskałtowałem. Jeżeli zeskałtuję i potem dalej tego nie obronię, to nie jest wina, że to jest, strategia jest przegięta. To jest wina, że ja nie ogarnąłem tego, a on ogarniał, był lepszy ode mnie. Akurat w tej części gry, w Cizie ten facet był lepszy ode mnie. I nie mogę być zły na niego, mogę być tylko i wyłącznie na siebie. Wyzywanie, obrażanie innych z tego względu, krzyczenie naucz się grać, nic nie da. Ehm, oczywiście ja teraz nie mówię o tej zasadzie, jeżeli ktoś chciałby wbić e, tego mastera tylko i wyłącznie tym, i potem: O, co to nie ja, jestem lepszy od ciebie. No, takich ludzi po prostu tak Odpuszczamy sobie po całej linii, nie przejmujemy się nim, gramy dalej. Ale bycie złym na to, że ktoś nam odstawi coś takiego, nie ma najmniejszego sensu. To wykorzystajmy to, żeby nauczyć się bronić przed czymś takim. Sami spróbujcie to pograć i zobaczycie, jak łatwy jest, jak ten łatwy, no-skillowy jest ten Olin albo cheese. Zdziwicie się, że to trzeba się czasami naprawdę namęczyć. Oczywiście praktyka czyni nie tyle mistrza, co czyni, że coś jest stałe, ale jest to o tyle. Tutaj ciekawe, że później będzie wam naprawdę łatwy w tych grach. Jeżeli będziecie sami odstawiali jakiegoś to chociażby turaksa. Wiecie co wam powiem inny przykład. Ja kiedyś dostawałem, jak grałem protosem, byłem przerażony, jak powiem grać na zerga. Nie umiałem grać na zerga. Jak mi Zerg zostawiał ten pulę, ja nie wiedziałem jak co z tym robić. Miałem problemy speedlingi i tak dalej. Do czasu, aż zacząłem grać samemu zergiem i zacząłem stosować te taktyki, które przeciwnik na mnie robił. Kiedy widziałem jak Protoss się broni przed tym, to już wtedy mój protos był o tyle lepszy, że wiedziałem jak się przed tym obronić. Wiedziałem jak wygląda sytuacja u mnie, w co ja jako Zerg teraz mam, więc jeżeli Zerg zagrał to samo, ja się jakoś obroniłem, to co on tam w środku ma. Ja miałem zawsze ten paniczny strach, że nie wiedziałem co się dzieje. Po stronie Zerga nie potrafiłem w tej wcześniej fazie skautować. Ale grając to samo co gra, grali na mnie Zergowie, nauczyłem się to bronić później, kiedy wróciłem znowu do Protosa. I to jest dosyć ważna rzecz, o której należałoby tutaj wspomnieć. Oczywiście, zanim dojdziemy do tej sytuacji, że opanujemy jakoś tego zerga na tym poziomie, żeby cokolwiek, żeby taki atak wyszedł, trochę trwa. Ale później było o wiele łatwiej. Więc to jest taki. Ko Wiem, że nie wszyscy się z tym zgodzą, którzy będą cały czas mówili, że tylko gry makro, tylko gry makro. Ile można grać gier makro? No, ile może grać. Ja wróciłem sobie teraz do prototypu, za trochę pograć na terana. I jeden build cały czas teraz tak naprawdę ćwiczę, czyli 2-2, z lotarchon timing push, wychodzimy już coraz lepiej, nie popełniam już dużej ilości błędów, myślę, że za jakieś parę dni tygodni zmienię na coś innego, jakiś inny build makro, ale w międzyczasie blink stalki z dwóch bas próbuję gdzieś tam zagrać, grałem na na trzy razy, potem to jest instant win, trzy razy przegrałem, bo zawsze gdzieś jakiś był błąd, Teran coś zrobił lepszego i to jest o tyle fajne, że teraz tak wrócę. drana będę wiedział, co należy robić. Z doświadczenia, ktoś powie, komentujesz tyle tych gier powinieneś wiedzieć. Nie, to jest co innego, w praktyce człowiek się robi nerwowy i to nie działa. No dobra, kolejny vlog za mną, jeżeli macie jakieś pomysły na temat następnych vlogów, proszę, żebyście napisali to w komentarzach. Skomentujcie, co o tym myślicie, co uważacie, jakie jest Wasze zdanie, tylko bez przeklinania, bez wyzwania, obrażenia i tak dalej. Bo jak zapewne wiecie, ja moderuję YouTube, moderuję komentarze, jeżeli są tam krótkie, długie lecą i tym podobne rzeczy i szybka informacja w sobotę oraz w niedzielę jest Acer Team Story Cup od godziny 14 finały Acer Team Story Cup 20 tysięcy dolarów do wygrania Western Wolves, Axiom, Team Liquid i Acer będą grali ze sobą będzie fajnie, będziemy mieli łącznie przez te dwa dni raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć best of nine dużo grania do usłyszenia, do zobaczenia, na razie wszystkim cześć